Igor Milicic, nowy trener AZS-u Koszalin. Nie jesteśmy w Koszalinie, jesteśmy w Trelizo. No właśnie, po co tutaj przyjechałeś? Zawodników z trudną stronę wyciągnąć, ale trzeba się pokazać, trzeba poznać ludzi, nie? Przede wszystkim zobaczyć, na co stać młodzież, najlepszą młodzież w Europie, nawet na świecie, bo mamy tutaj zawodników ze Stanów i z Kanady. Zobaczyć poziom tej gry. Jaką stronę ta koszykówka idzie. Na pewno też porozmawiać z ludźmi, którzy są w tym świecie na najwyższym poziomie. Co się dzieje w AZS-ie? Podpisali 2-letni kontrakt, nowy dyrektor sportowy, na polskim, proszę bardzo, dobrze nam znany. No i co? I kiedy pierwsze kontrakty? Oby jak najszybciej. Cele są takie, żeby spróbować zbudować polski skład. Najpierw i potem uzupełnić to odkręcone na pozycjach, gdzie będą potrzebne uzupełnienia. Budujemy na miarę naszych możliwości finansowych i mam nadzieję, że jak najszybciej nam się uda to zrobić. Krzysiek Szubarga to taki priorytet, żeby jak najszybciej podpisać, bo mówiliście na konferencji prasowej, że on jest jakby kluczem i priorytetem. Znaczy, powiedziałem, że mi się bardzo dobrze współpracowało z Szwargą i nie, że jest kluczowym priorytetem. O nazwiskach mogłabym porozmawiać po sfinalizowaniu pewnych umów i... Wiem, że rozwijasz się też jako trener, byłeś na klinikach w Mediolanie, teraz tutaj też trochę podpatrujesz. Czyli nie jest tak, że podpisałeś kontrakt, usiadłeś sobie na leżaczku i czekasz na sierpień, wrzesień, żeby zacząć trening. Praca ciągle jest. Nie, absolutnie. Cały czas próbuję, jestem młodym trenerem, mam wiedzę o koszkówce, ale trzeba zobaczyć inne spojrzenie. Na pewno z każdego składu, czy z każdej rozmowy z jakimś trenerami, tak jak z Gianni, czy Retesą, można coś wynieść, nawet drobny detal, który będzie później robię różnicę na boisku. Mam jeszcze zaplanowanie klinikę trenerską w Belgradzie. Jeżeli się uda pojechać do Vegasu. Na Sanerwik? Na Sanerwik. I co tam? Tam stamtąd kogoś przywieźć? No to zobaczymy. Niekoniecznie, ale jak mi się udało, to fajnie będzie. Dzięki bardzo.